biegowisko. Witamy Was serdecznie na festiwalu Hot Jazz Spring. O! Hot Jazz Spring. Zgodnie z naszym corocznym zwyczajem, tak właściwa część rozpoczyna się naszego festiwalu, że właśnie ruszamy od pomnika do pomnika. Ruszamy w kierunku pomnika naszego wielkiego mistrza Louisa Armstronga. Witam serdecznie gości, witam pana prezydenta, który bierze udział w paradzie. Taki porządek jest z tego, że najpierw idzie najważniejszy człowiek, on się kłania. Po najważniejszym człowieku idą najważniejsi tancerze. Po nich idą najważniejsi muzycy. A później całe to zbiegowisko. Żeby był porządek jakiś tutaj, żeby jakiś porządek był, idzie pan prezydent i ja wiem, każdy z was chciałby iść koło pana prezydenta. To robimy zmianę co 50 metrów, żeby było sprawiedliwie. Panie po lewej stronie, bo to od serca, panowie po prawej i co 50 metrów solidarnie zmieniajcie się, żeby każdy z nas mógł się w jakiś sposób dowartościować, prawda? Szedłem na paradzie koło pana prezydenta. Można później szwagrowi, sąsiadce opowiadać. A więc gramy świętych i ruszamy. Thank you.
Dzień dobry Państwu, witam uczestników parady. Dziękuję serdecznie muzykom za to, że chcieli wziąć udział i Państwu również za to, że dotarliście z muzykami pod budynek Filharmonii Częstochowskiej, gdzie o godzinie 19 rozpoczniemy oficjalnie 13 Hot Jazz Spring. Tadeusz, słów kilka poproszę. Po raz 13 Częstochowa staje się stolicą Polski, stolicą jazzu tradycyjnego naszego kraju. No, będziemy pracować, żeby to nie było tylko te 5 dni festiwalowych. Chcielibyśmy, żeby na stałe jazz tradycyjny stał się stałym punktem odniesienia dla wszystkich uprawiających i słuchających tą muzykę. Proszę Państwa, dziękuję wszystkim za przybycie. To świadczy tylko o zainteresowaniu i umiłowaniu tej wspaniałej muzyki. Ta trzynastka na pewno nie będzie, jak mój sąsiad mówił, federalna. Ona będzie na pewno szczęśliwa dla nas wszystkich. Już za chwilkę ci, którzy z Państwa jeszcze nie mają biletów, zapraszamy serdecznie na 19, gdzie oficjalne otwarcie festiwalu nastąpi, choć trwa on już od 2 dni. Rozrósł się do 5 dni. Nie przestanę podczas tych koncertów dziękować wszystkim, którzy nam pomogli, że ten festiwal istnieje, że tutaj się w obliczu naszego wspaniałego mistrza, wielkiego Louisa, spotykamy. Dumni z tego jesteśmy, że to jest jedyny pomnik Louisa Armstronga w Europie. Jedyny. Właśnie w Częstochowie. Nie w Londynie. Nie w Madrycie, nie w Paryżu, Rzymie, nawet w Moskwie nie ma Louisa Armstronga pomnika. Jest w Częstochowie. Ci wszyscy, którzy nam pomagają, ja w trakcie koncertów będę o nich mówił, ale ponieważ nasz festiwal ma coraz większą rangę, zaszczycił go swoją obecnością, właśnie też podczas parady, nasz pan prezydent naszego miasta, pan Krzysztof Matyjaszczyk, i wiadomo, że będę go prosił, żeby kilka słów powiedział. Prosimy, panie prezydencie. A żeby było dobrze i symbolicznie, to będzie pan prezydent w czasie przemówienia trzymał mój kornet. Ja nie wiem, czy takiego zaszczytu dostąpiłem, żeby tak zacny instrument z tak zacnych rąk odbierać, nawet do podtrzymania. Kochani, to, że Częstochowa przez ten czas festiwalu staje się drugim Nowym Orleanem, to, że... Przepraszam. To, że kłania się nam wszystkim postać Louisa Armstronga, to, że jesteśmy dzisiaj wspólnie razem na paradzie, to, że za chwilkę będziemy mieli okazję w Filharmonii Częstochowskiej otwierać. Wiecie dlaczego? Wszystkie te rzeczy, o których mówiłem, wszystkie te elementy, przy których Częstochowa coraz bardziej przypomina Nowy Orlean, zawdzięczamy legendzie, żywej legendzie jazzu w Polsce, Tadeuszowi Orgielewskiemu. I Tadeusz, dziękujemy Ci bardzo, bardzo serdecznie. Jesteś wielki. To Twoje zaangażowanie, to Twój upór, to Twoja energia doprowadziła do tego, że stoimy obok pomnika Louisa Armstronga. To dzięki Tobie od 13 lat mamy Hot Jazz Spring w Częstochowie. To dzięki temu jest tyle pozytywnej energii podczas wszystkich imprez, które towarzyszą Hot Jazz Spring. To, co dzieje się podczas festiwalu, podczas parady, to naprawdę jest jednorazowe. To jest przeżycie, które jeżeli ktokolwiek miał okazję przeżyć, to później chce więcej i więcej. Dziękujemy Tadeuszowi, dziękujemy wszystkim osobom, które wspierają Tadeusza w tym, żebyśmy mogli co jakiś czas spotkać się i przeżyć coś naprawdę wspaniałego. I
I co? I brakuje nam jeszcze tylko parowców na rzece. Już możemy mówić, że jesteśmy tym Nowym Orleanem, ale jak Tadeusza podpuścimy, to na pewno i to nam zrealizuje. Jeszcze nie wiem jak i w ogóle, ale na pewno sił, energii mu do tego wystarczy. Kochani, wielkie i serdeczne podziękowania dla was wszystkich za to, że chcecie włączać się w tego typu akcje, że jesteście, że dopingujecie, że miasto i tacy pozytywnie zakręceni ludzie jak Tadeusz i wszyscy go wspomagający mają dla kogo organizować tego typu imprezy. To wam dziękuję, że jesteście, że wspomagacie, że emanujecie tą pozytywną energią. A to już będę musiał chyba oddać, bo to nie jest instrument, przy którym jakoś specjalnie się spodziewam. Nie, Tadeusz, to jest twój atrybut. Nie będę ci go odbierał. Ty na pewno zrobisz to w taki sposób, że wszystkim wpięty pójdzie i na długo to zapamiętamy. W związku z tym, zapowiadając naszego wirtuoza i osoby mu towarzyszące, Tadeuszu, prosimy cię dalej. Kochani, oficjalnego otwarcia festiwalu dokona pan prezydent na naszym koncercie za chwilkę, a my pożegnamy się, no oczywiście hymnem Nowoorlańczyków, When the Saints Go Marching In. Thank you.
pełni zapraszamy do Filharmonii na koncert. I, zdjęcie grupowe. Wszyscy uczestnicy koło Wielkiego Mistrza.